Eurowizja 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już na początku maja odbędą się półfinały, a w jednym z nich na scenie zaprezentuje się reprezentantka Polski, Luna. Co sądzi o niej zwyciężczyni Eurowizji Junior, Roxy Węgiel? Jednoznacznie oceniła koleżankę z branży. Podczas tegorocznej Eurowizji Polskę reprezentować będzie Luna, która do tej pory nie była znana szerszej publiczności. Artystka zwróciła jednak uwagę jury podczas krajowych preselekcji i to właśnie ona z piosenką The Tower pojechała już do Malmo, aby stanąć do walki o triumf w konkursie. I choć według bukmacherów Luna nie ma zbyt dużych szans na triumf, to słychać wiele głosów chwalących performance Polki. Roxy Węgiel o występie Luny. Trzyma za nią kciuki, jedną z osób wspierających Lunę jest Roxana Węgiel. Ona również swoje pierwsze kroki stawiała na eurowizyjnej scenie, jednak w wersji dla najmłodszych. Tam Roxy pokazała się z najlepszej możliwej strony, wygrywając konkurs i z pewnością wie, co trzeba zrobić, aby występ przypadł do gustu widowni i sędziom. W rozmowie z naszą dziennikarką, Karoliną Motylewską, zdradziła, co sądzi o piosence i stagingu Luny. Wierzę, że Luna pokaże, na co ją stać. Bardzo mi się podoba ten performance. Wygląda to naprawdę fajnie, wyznała Roxana Węgiel. Roxy wspomniała również o kreacji Luny, którą fani Eurowizji mogli już zobaczyć na próbach do zbliżającego się konkursu. Widziała ją również Węgiel, która zaznaczyła, że strój ten stworzyła jedna ze stylistek z Tańca z Gwiazdami. Co o nim sądzi? Fajny. Myślę, że jest bardzo oryginalny. Zresztą tworzyła go nasza stylistka z Tańca z Gwiazdami. Nawet dziś z nią rozmawiałam, że bardzo mi się to podoba, dodaje Roxy. Michał Kasim ma swoje zdanie o Lunie. Nikogo nie udaje, na temat Luny i jej zbliżającego się występu wypowiedział się także taneczny partner Roxy, Michał Kasim. Według niego wokalistka jest niezwykle charakterystyczna, a to ułatwi jej start w nadchodzącym konkursie Eurowizji. Zdradził też, że widział próby do występu, które bardzo mu się spodobały. Jestem fanem ludzi, którzy są charakterystyczni, są jacyś. Luna taka właśnie jest. Ona się wyróżnia na tle innych. Jest sobą i nikogo nie udaje. Widziałem nagrania z prób i robi to naprawdę ogromne wrażenie. Trzymam za nią mocno kciuki, zakończył Michał Kasim.